wyjeżdżam z rana po głowicę. Mam tutaj kartonik, żeby ją postawić i lecimy. Dwie godzinki myślę, że mnie nie będzie. Wracam z głowicą i przejeżdżam koło tego pola, co kopaliśmy na samym końcu, jak tam woda stoi, widać daleko. Tutaj na przężycie również stoi. No i czas na jazdę próbną. Pelet zabrany. Można teraz wyjechać i zobaczyć, jak to jeździ. Jeszcze nie ma balastu, nie ma masztu. Przejedziemy, zobaczymy. Oj, hamulce trzeba by zrobić. To będzie hamulce odpowietrzyć. Jeszcze raz. Ale zobaczymy, może się dopasują, zjechałem z tych belek. Może hamulce się ułożą. Ręczny działa, zamknę drzwi, żeby się na warsztacie nam nie wychłodziło. Bo szkoda. Próbujemy. Do tyłu. Żywy jest. Porównania w ogóle. Ogólnie teraz jest lekki wózek, bo ten, bo nie mam balastu. Tyłu. To jeszcze kwestia hamulców. Nie hamuję jeszcze. A można zęby wybić tak szybko, zmienia kierunek jazdy. Nie no, skrzynia ok, tylko hamulca jeszcze. Silnik też fajnie chodzi. Żywy. Dobrze, tylko hamulce trzeba jeszcze. Hamulce. Trzeba może je tam podciągnąć tymi. Trzeba będzie jeszcze na warsztat wjechać. Trzeba poruszać hamulcami. Na razie wszystko jest w porządku, oprócz hamulców. Ja prawdopodobnie tak, trzeba będzie je podciągnąć na regulatorach tutaj śrubokrętem, spróbować. I jeszcze może spróbować odpowietrzyć, ale sam... To rurka luźna jest. Nie, tak się tego wydaje. Zaraz sprawdzę. Nie, to tylko się kołysze chyba tutaj w nakrętce, tam jest zaciśnięta. Ja tu podciągnę śrubokrętem te regulatory i spróbuję. Na pogodę mamy jaką mamy, pada. Chciałem podregulować hamulce trochę. To muszę poczekać. Ale się bardzo cieszę, że już go stąd zabraliśmy, że... Bo to już naprawdę długo trwało z tym wózkiem. Jeszcze tylko musimy zamontować maszt i balast, ale to się zrobi.
i się zabierzemy z tym silnikiem. Trzeba tutaj to wszystko poogarniać. Teraz mamy luzu, to troszkę inaczej jest. Zabieramy się za mycie dołu silnika. Zadyma się zrobiła. Otworzyliśmy drzwi z jednej, z drugiej strony, żeby był przeciąg. Kuwety rozstawione, żeby nam nie kapało na warsztat, tylko do kuwet. Zaczynamy, tutaj mamy ropownicę i od góry myjemy, a później jeszcze od dołu opuszczamy wszystko. I jeszcze jest taki pomysł, że założymy smok, weźmiemy oleju w jakąś miseczkę i będziemy kręcili rozrusznikiem, żeby nam wyrzuciło świeży olej z tego, z koło tego, no. Z dysz i z, no, tych, jak to się nazywa, czopów korbowych. A jak patrzymy, to są eleganckie te czopy, nie? Kurde, ten silniczek naprawdę. Tu, bo blok ewentualnie krzywy, tylko to jest w nim nie tak. Taki szczegół. Przemienia. No. Pionie czy w poziomie czy ją? Tak, żeby się smok zmieścił. Smok jest tam gdzieś w miejsce. Zobacz, jak smok wygląda. Już mamy to umyte. Pokaż lampkę. Nic nie widać. Teraz ten, przygotowujemy to, jak mówiłem. Zakręcamy smok, bańkę bierzemy i będziemy obracali wałem, żeby przepompowało olej nam właśnie, świeży, czysty olej przez wał. Bo w tym momencie, jakby nam coś wpadło tutaj na przykład w otwór, założymy panewki, to nam wyleci przez panewki, a tak to wyleci nam teraz i będzie wszystko przesmarowane. Korbowody już mamy poskładane. Wszystko poskładałem, żeby nam się nie pomieszało w razie W, panewki i stopy. I teraz będziemy montowali tłoki. Korbowód, tłok, stworzeń, zabezpieczenie. A później założymy pierścienie tłokowe. Ale nie, że najmłodszy starzec zawsze dostanie taką fuchę. To wiedziałem, to by się nie odzywałem. Ja mogę trzymać, tylko abyś tylko ten wąż trzymał, bo wiem, że ten dosięgnie, że mi na łeb poleciał. Ty niech idzie kręcić, jak ty silnikiem sobie. To z tamtej strony najlepiej stanąć. Lepiej z tej strony stanąć. No ale tu ci może polecieć. No ale to tu męża przytrzymaj se tu, że tam poleciał. No ja będę trzymał go tam, no. No. I obserwował będę, dobra. Tu mamy przygotowany olej. Zakładamy smoka i zaraz będziemy kręcili rozrusznikiem. Wyjęłeś klucz do kręcenia wałem, tak, wyjęty. Tam, żeby ten wał nie zahaczył, nie? Gdzieś jak będzie, ale chyba nie, nie powinien. Co nie schodzi teraz? Weszło? Nie, jeszcze nie. Czekaj, tu pan bańki przeszkadza. Dobra, teraz weszło. Dobra, olej podany. I co, kręcimy, zobaczymy czy nam... Weź ten wąż. Wąż wezmę, ten od zasilania turbo. W razie W. Czekaj właśnie. Dobrze, że myślisz o tym. To wszystko jest zdjęte, także tutaj nic nie ten ci nie stanie. No kręć. Na razie nic nie idzie. Pociągło tam z miski coś? Nie. Nic nie idzie. Sprawdzamy teraz szczelinę na zamkach i okazuje się, że każdy pierścień ma inaczej i musimy poprawiać. Tu akurat nam nie wchodzi. Bo szczelina minimalna powinna być 0,4 do 0,7. Taki przedział, a zgarniający od 0,3 do 0,6. I my robimy tak teraz sobie to na 0,43. No, a 0,43 nie wchodzi. Nie? Trzeba je podszlifować. Teraz to podszlifujemy. W ten sposób.
Najpierw jedną stronę troszkę. W sumie możemy jedną. Ile tam trzeba było go? Troszkę. Niedużo. Już teraz. Mamy tu leję dodatkową, taką próbną, żeby nie latać cały czas na ciągnik. Jak te zamki? W miarę się równo przyszlifowało, nie? No. Już coraz lepiej mi wychodzi. Troszkę. Już tak z ciasno wchodzi. Ale 0,4 luźno wejdzie, nie? No luźno, 0,4 tak. To już zostawimy go, nie? No taka dolna granica, nie? 0,4 no już tutaj wchodzi, no. 0,43 teraz, nie? No ale wchodzi, ale ciasno, nie? Ale wchodzi, no to będzie dobrze. Zmieniliśmy pojemnik na inny, bo tam nam słabo ciągnęło i robimy kolejną próbę, żeby to przepłukać. W ogóle najlepiej by było chyba miskę zakręcić. Ale... Teraz powinien pociągnąć. W miarę szybko kręci, co? Można próbę? Tak. Dawaj, dawaj, idzie ona. Proszę. Daję. Tutaj głowicą. Dawaj, dawaj, nie gwałasz. Wypukało go na bank. Dobra. Tutaj też z głowicy wyszło. Tu wszystko mamy przepukane, także mamy teraz pewność, że nie będzie tam nic w tych otworach w wale. Tutaj nam to ładnie wszystko obcieknie, a my idziemy składać dalej te tłoki z korbowodami i z pierścieniami. Trochę schodzi z tym szlifowaniem, bo trzeba każdy pierścień poprawiać. Ale w miarę fajnie to wychodzi. Tak. 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 Można czy nie ma? Już jak wyjdzie, nagrywamy, wyjdzie. Będziesz w internecie, Dorota. O kurczę. Ja nie będę wycinał. Trudno. Już pójdę w drugą stronę. Wu. 0,4 nawet nie wchodzi. No nie no, 0,4 to by było dobrze. 0,3. Nie wchodzi. Jakby było dobrze? No nie wchodzi, nie? No nie. 0,3. Tak, no, tak 0,3 ciasno. To trochę trzeba dużo zjechać. No dychę trzeba pewno zjechać, dobra. To biorę go. No. To ostatni pierścień i będą gotowe wszystkie. Nie był mierzony, nie? Znaczy ostatni dwóch mi chodziło, a te... te drugie pierścienie co idą, to one są w miarę, nie? Najgorzej są te... No, jeden tylko był ogniowe. Tak naprawdę zły, nie? Z tych... No, git. 0,43, tak? Tak. Dobra, do tego podjadę i będziemy zaraz wkładali stworznie. Raz. Dychę te... Jak siódmy, jak jest 6 cylindrów? To jest tylko podstawowy. Ja tu widzę, że już jest 9 cylindrów.
Dobra, próba. Ostatni pierścień. Jak on wyszedł? Bardzo dobrze. Jest elegancko. Pokaż jak się... W miarę wyszło to równolegle szlifowanie. Dobra. Do kręcenia, tak, no? Teraz tak, napisami do wałka rozrządu, przód, front, tak. Dobra, zabezpieczamy. Tłoki i korbowody już mamy gotowe, przygotowane do montażu. Jeszcze tylko posmarujemy olejem pierścienie, panewki. Pierścienie ustawimy co 120 stopni i zaraz wkładamy do silnika. I montujemy pierwszy zestaw. To jest pierwszy czy szósty? Na stopce nabij. Tu na stopce zobacz. Pierwszy. Dobra. Chciałbym wiedzieć się najgorzej tam. Czekaj, bo tam trzeba jeszcze te zabrać. To potrzymaj go. No ale to... Samo przez się, tak? Tu trochę porobił. No to już samo za siebie mówi, tak? Oni przecież też nas znają, to wiedzą. Jak... Dobra, ale co musisz obrócić wałem? Założyłeś klucz? Daj zmywać. Czemu? No bo ja może miałem coś na rękach, wiesz? Zatrzymanie. Dobra. Pierwszy tłok, no musisz obrócić wałem. To mu chwilę, bo tam nie widzę. Żeby wykorwienie było na dole. Dobra, dobra. I tak, napisami, tak jest napisane, że do strony wałka rozrządu. Kurwa, kapie. Czemu teraz tak kapać zaczęło przed chwilą? No bo poruszali bardzo, tylko zaczęło kapać i teraz... Wciskamy tłoczek takim wałkiem z poliuretan to jest chyba. Co? No i elegancko nam tłoczek wskoczył. Nie pukam młotkiem, bo żeby nie uszkadzać czątków, dlatego mam specjalny wałek do tego. Niektórzy to pukają właśnie. Poszła? No, ty ją pociągnąłeś, tak sama poszła? Pociągnąłem. A. No to super. Mu się czonki na młotku uszkadzają. Pociągnąłem, mi się oparł, można przykręcić. Dobra, i pierwszy masz korbowód rękę? Mamy. Co? Ja ci poleję tutaj. No dobra, dobra. Dobra. Pierwszy korbowód przykręcamy. Trochę nam kapie, bo tę płukankę zrobiliśmy, ale teraz tak myślę, że trzeba było zmywaczem jeszcze przemyć po tej płukance, to by nam tak nie lało się na głowę. Ale to za późno doszliśmy do tego pomysłu. Pokręcamy od razu na gotowo? Tak. Trzeba chyba klucza i od razu dobawić no. Tu. Żeby później 20 razy wałem nie obracać. W sumie teraz lekko. Dokręciłeś? Tak. Dokręciłem, no.
To teraz z szóstym lecimy. Teraz tak, pierwszy założony, teraz szósty. Daj olej. Tutaj koło Sebastian ma na dole dzisiaj. Trochę mi tutaj daj. Kurwa, kapo mi na włosy. Udało się. Co, na dół schodzić? No. Dobrze. Już mamy dwa zamontowane. A to światło źle świeci, tak nic nie miałeś w kamerze. No. I łapiemy szósty. Dobra. Ja idę teraz ciskać. Można już? No. Teraz łapiemy drugi. Dobra, my idziemy szykować. Daj ten na kartkę. Pierwszy etap. Mamy 40 Nm. Mam drugi klucz. Już mam drugi etap na 80. I trzeci ostateczny 120. Lampa świeci w oczy. Co, można dawać następny? No. Wkładamy następny. Bałek tam doniosłem na stół.
liczbę? Tak. Dobra, jest. Na miejscu. Zakładamy stopkę, a od góry to wygląda tak. Zostały nam jeszcze dwa środkowe. Tu już mamy zamontowane. To mi leci w kanałach, wleje się. Musimy wałem obrócić, żeby był, żeby wykorbienie było na dole. No kręć, kręć. No. Tłoki elegancko się przemieszczają. Jutro się zamontuje głowica i myślę, że się jutro chyba go uruchomi już, nie? Wytarłeś? Teraz ten co ten, nie? Teraz wycierasz ten co włożyłem. A nie wiem, który ty włożyłeś, no wycieram dwa. No czekam, aż wytrzesz i go wcisnę. Jeszcze? Tak, i ostatnia korba dokręcona. Teraz tylko smok, miska i dół będzie zamknięty. Tak to wygląda.